Cześć wszystkim, tutaj Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po długiej przerwie z CES-a z GO z widzami. Dzień dobry. Siema! I dzisiaj ze mną jest widz już taki stały, chyba nie wiem ile czasu mnie subskrybujesz. A to 2016, coś takiego. Także to jest, słuchajcie, kolejny odcinek z CES-a GO z widzem, czyli po prostu odcinek, w którym będę sobie grał 1-1 właśnie z Tomkiem. Oczywiście link do kanału Tomka macie w opisie. Jak być może już widzicie, dzisiaj gramy sobie na grawitacji. Znaczy zawsze gramy na grawitacji, ale dzisiaj gramy na zwiększonej grawitacji. Ale coś zapomniałeś. Łapki. Łapki, właśnie. No, to dobicie tutaj łapek 4569. Nie pytajcie od kogo. O kurde. No dobra. A ja zapytam, od kogo to wziąłeś tą liczbę? A wymyśliłem ją tak spontanicznie. Nie zaplantowałem wcale bomby. Dobra. A i właśnie, słuchaj, przestaw się, bo wcale to nie jest tak, że nagrywaliśmy razem tyle odcinków, że łącznie na tobie zarobiłem koło $1000. Ej, kule teraz inaczej lecą. Weź, Boże! No powiedz, przedstaw się. Ja jestem Tomek Kędzierski, mam 13 lat, mieszkam w Warszawie na ulicy Zerowej 24, nie lubię grać w CS-a. Okej. I generalnie powiem wam, że zostawcie subskrypcję dla Mateo, bo generalnie wbija 200k. Dokładnie tak, słuchajcie, ja też was teraz zachęcę. Możecie zostawić suba, na pewno nie pożałujecie, bo robi się coraz cieplej i niedługo odcinki będą po prostu najlepsze na świecie. Będą tak. Gorące, jak to się mówi. Właśnie, w dokładnie tak. Czasach. Wiecie, Tomek to jest taki mój tłumacz. Tak. A w ogóle gramy na Daście 4, zapomniałem o tym powiedzieć. Ej, no dlaczego ty tak chodzisz, gdzie ja chodzę? Ja to przegram. Ta grawitacja jednak mi pomaga, lubię cię grawitacją. I nagrywaj teraz wszystkie odcinki z grawitacją, żeby wygrywać przeciwko widzom. Dobrze, tak zrobię. To ja wytnę, żeby później nie było i później dla kolejnego widza próbuję. Ej, może zagramy z grawitacją. O, tak zrobię. Ale co? Nie, nic. Miałbyś taki clickbaitik, także dobrze, że o tym nie wiesz. No, bardzo dobrze. Jeszcze powiedz, jaką masz rangę, bo zapomniałem ciebie o to spytać. Rango to Silver 3, ale pamiętajcie o tym, że ranga nie gra wcale. Ranga nie gra. Ale ogólnie powiem wam, że no... Dzisiaj dostaliśmy, bo... Co dostałeś? Myszki. Znaczy ja dostałem nową myszkę. A, ja myślałem, że pasa od taty, ale... No, ja też dostałem ogólnie okul. Ale tego nie miało być na wizji, przepraszam. I generalnie, jakbym przegrywał, to przepraszam za problemy techniczne, ale no, mamy nowe myszki, ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem, Mateo też ma nową myszkę. What? Tak, ja generalnie zmieniłem sobie sensitivity w myszce, co było dla mnie po prostu takim koszmarem, bo 4 lata grałem na sensitivity 400, teraz nagle się przyłączyłem na wyższe i mam sensa w tym momencie 1.5. Dobra, pochwal się, Zuaj, mój kolego najdroższy, najlepszy na świecie, gdzie idziesz? Ja idę sobie na longę, ty pewnie pójdziesz na B, bo generalnie on ma AWP-kę, czyli ma najlepszą rolę na świecie. Dobra, teraz runda szczerości, ja też idę na B. Ale ja... O kurde! No i się wydała runda szczerości. Jezu, jakie full out, to przepraszam. Karma wraca. Pójdę sobie jeszcze raz na... Albo dobra, na B sobie pójdę. Jeżeli słucham ciebie i mówisz, że idziesz na B, czyli zgadnę, że kłamiesz, bo generalnie... Przypomnijmy sobie kilka odcinków wstecz, jak było ze mną, jak jeszcze... Ale nie wracajmy wstecz, bo kto wraca wstecz, ten żyje przeszłością. Normalnie powiedzę, ja nie ma... Ja filozof jestem. Nie znam żadnych filozofów, także podałem teraz przykład, ale nie znam żadnych filozofów. Zawsze ze sprawdzianów z filozofii, które miałem na polskim, dostawałem dwójki. Dlaczego ty zablądowałeś? Dobra, patrz, diglem cię. Napiszcie teraz haha. No. Bo trzeba podbić staty. Znaczy, trzeba fajnie ten zaserduszkować komentarz. Wcale pod staty, nie. No, ale... Ile ja będę miał wycinanie w tym odcinku, no. Ale tyle tekstów ogóle... tutaj. Pozdrawiam Nestera, jeżeli to oglądasz, to dziękuję ci, że nagrałeś filmik, jak powstają twoje filmy, bo nauczyłem się, jak wycinać filmy klawiaturą. No bo wiesz, się klika i się wtedy wycina. Wycinałeś wcześniej klawiatury myszką? Znaczy ten, Nie, ja brałem ciągle, że klikałem nowy, wiesz, że open i szukałem w folderze i musiałem ciąć, wiesz, tak ciągle. Ojeju, myszką? No. Czy nie myszką? O ja. Znaczy, wiesz, przez pliki w ogóle tam musiałem szukać jeszcze raz. Tak, więc... ja montował filmy przez myszkę, że prawy przycisk, opcje tam wytnij czy coś, to filmy byście mieli tak jak Savardenga. Raz na pół roku. Pewnie Savardenga też montuje właśnie filmy Mateuszku, myszką Mateuszku.
Wiesz, ale... że ja idę trzeci raz na to samo miejsce? Tak, ale wiesz, że lubię kłamać. Co ja zrobiłem najlepszego? O. Dobra, nie. Mierzone co do ostatniej kulki, proszę bardzo. Ej, właśnie, słuchaj, co się stało z twoją kostą? Dalej ją masz? Nie mam jej, bo... Przegrałeś. Nie przegrałem. Bo pamiętasz, znaczy wszystkim już to mówiłem z moim widzów, ale wtedy sprzedałem ją na takiej stronce, bo jedną rozdałem. Dałem ją na takiej stronce i dostałem hajs na PayPala i kupiłem sobie, dołożyłem sobie do laptopa gamingowego, który ma procesor Intel Core i5 i kartę graficzną 1060, ale pamiętajcie, że laptop to nie jest jak komputer, nie jest tak samo... co? Tak samo wydajny. No, bo ty tak powiedziesz... No bo... O kurde! A ja wiesz, tu jest taki protip ci dam, że jak rzucasz smoka, znaczy smoka, flasha do góry, to ja go widzę nawet na B, jeśli tego rzucisz na longu, bo on leci tak mega do góry. I don't like dust, wiesz? Wiesz, to jest angielski poziom hardy. No, to ja przetłumacz to po polski. Z angielskiego mam O kurde, mam problem. No, dlaczego ty to robisz? No, robisz mi depresję. Dobra, wiesz co, zagram teraz bronią, z której na pewno będziesz się cieszył, bo będziesz miał ogromne, ale to ogromne fory. Jakby coś, awka leży na respie. Także to jest ogólnie broń, z której nikt nie potrafi grać, albo gra bardzo słabo, w ogóle rzadko ktokolwiek ją używa. Ej, ale wallhacka to jest bez asfalczycy, teraz taka aktualizacja powstała, że bez asfalczyców można ten wallhaczka mieć. No, jak sobie pobierzesz cheaty, to tak, ale no... Znaczy nie, komendą, normalnie można. Ja teraz ciebie widzę i wiem, że byłeś na B. Byłeś na B, a teraz nie widzę przez grube ściany, więc... Ale zabiję cię teraz tą bardzo trudną bronią, nie? Tą, o której ci tyle mówiłem. Miał po 90. Tak, no mówiłem, że trudną bronią. Także ten. Ja gram teraz bronią, który zawsze zwyczaj nie gram. Ale dlatego, żebym wygrał, bo w sumie zaraz zgadnę, że dają się hejterzy i powiedzą, że gram jak gówno, ale to nie jest miłe. Czy no... gówno śmierdzi, to ogólnie nie jest miłe. Dobra, wywąchałem cię, wiem gdzie jest, rzucę ci flaszę na CT. Ale zgadłem! Kurde. Dobra, Mateusz, na to, że... przegrywam, to chciałbym cię poprosić, abyś przyszedł na mida i żebyśmy zrobili kosy, dobra? Kosy, dobrze. Dobrze, tylko nie oszukaj mnie, bo to nie będzie miło. Okej, dobrze. Bo jak mnie oszukasz, słuchajcie, ja jeszcze raz chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do subskrypcji mojego kanału, na pewno do nie mojego. Pożałujecie. Tak, czerwony guzik, fajnie było jeszcze z dzwoneczkiem, to było już w ogóle fajnie. Nie piszcie, że Mateo jest noobem. Wcale ja nie jestem noobem, wcale nie dostałem nowej myszki, wcale nie umiem jeszcze z niej grać, no wcale. No. Ale spokojnie, to jest tak bardzo mapa Terro, więc generalnie to... A, bo jeszcze ja będę grał w Terro, no ta, zapomnę. No tak, o kurde, tak wylinczając, patrz, już ciebie nie ma. Co tam powiesz ciekawego, ja słucham ciebie generalnie i widzowie. Ja ci powiem tak. Zgadzam, że ogląda to cała moja prawie że klasa, więc pozdrawiam klasę z Szymondę z SP314 z Warszawy. Generalnie powiem Skubany. Tak. Ja bym się tak wstydził powiedzieć mojej szkoły. Teraz każdy wejdzie na stronę mojej szkoły, znajdzie moją szkołę, znaczy klasę i będzie widział... Napiszę do dyrektorki, że Tomek ćpa, no tak to jest, moi drodzy. A powiedzieć wam historię, co się działo przed nagraniem. Dawaj. Więc generalnie, no, siedzę sobie w dużym pokoju z rodzicami i słyszę, że ktoś mi pisze na Steam, więc myślę, że to mój grafik, bo generalnie chciałem od niego grafikę, bo nagrałem nowy odcinek z unboxingu myszki. I... słyszę, tak biegnę, tak prawie bym się wywalił i widzę, że Mateo chce sobie nagrać ze mną odcinek. A ja powiedziałam, no okej, tylko, że no słuchawki. I tak myślę, gdzie one są? Tak biegnę i widzę jakieś douszne, już nie myślałem i sobie wziąłem douszne i gram jak gówno. Nie myślałem. A to wszystko dzięki tej niskiej futrynie, która właśnie jest w domu Tomka, bo gdyby była wyższa, to by już się przewrócił chłopak i byśmy razem je nagrywali. Wiecie, że bym się prawie zabił i no Mateo to już byś nie... No, już byś mnie nie znał, no kurde. Znaczy znałbyś mnie, ale bym był jako taki duszek. Ale jako świętej pamięci Tomek. No i byś mówił w odcinkach, pozdrawiam. No ja wiem, czy bym mówił. Życzymy wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia, znaczy Bożego... Czy ja powiedziałem? No, Bożego Narodzenia też.
Ale generalnie to wesołego jajka wszystkim życzymy. Wesołych świąt. Jeśli chcecie, aby mój zajączek był bogaty, zostawcie subskrypcję. Naprawdę, to jest jeden klik, maksymalnie dwa, jeśli ktoś jeszcze chce zaznaczyć dzwoneczek, a to naprawdę tyle radości sprawia, że to głowa mała. No więc, naprawdę. Gdzie sobie pójdziesz? A nie, dobra, gdzie sobie pójdziesz? Na A. Bo ja chcę to jeszcze kilka rund wygrać, więc daj jakieś fory. Okej. Okay. Ja teraz idę na... na betę. Tak, wiem, idę. Że mnie okłamujesz, że jesteś na longu, to aż tak... Znam cię już trochę, Mateo. No nie powiedziałem, że jestem na longu, ale skąd wiesz, że jestem na longu? No bo cię znam, no... No nie, no. Ej, a mam pytanie, a czy możemy dograć, znaczy, wiesz, taką dogrywkę, która będzie do dogrywkę. Trzech i kto ją wygra? Ten, kto ją przegra, ten robi... Ten, ten przelewa 1000 zł na cel hard. Nie, no kurde, no niestety na razie, ale ten na przykład, nie wiem, robi jakiś challenge. Ja bym mógł, nie wiem, zjeść kwasek cytrynowy. Dogrywkę, tak? Do trzech. No dobra, okej, okay. Dogrywka do trzech, wybiera sobie stronę, okej. Okay. Dobra. Dobra, słuchaj, także wytłumacz jeszcze raz zasady. Dogrywka do trzech, tak? Gramy do trzech i kto przegra tą dogrywkę, robi jakiś challenge, tak jak ostatnio w odcinku. Ja zrobię 30 pompek. Ja mogę zrobić tyle samo. I nawet, żeby was nie oszukać, to będę liczył sobie właśnie tak ładnie. Ale i tak puszczę głośną muzykę, więc możesz sobie liczyć. To nie wiem, no, będę jakąś nogą stukał. Ej, nie mam bomby. A ja, swoje drogo, wiecie dlaczego przy kościołach rzadko kiedy są ten... Rzadko kiedy nie ma koszów na śmieci? Tylko dlatego, że po prostu... No kurde, ty w pistoletówce to masz aimlocka. Tylko dlatego, żeby terrorysta jakieś bomby nie podłożył, bo ja normalnie nie ma nigdy koszów przed kościołami. No, żeby nie było, że ktoś może sobie bomby podłożyć, tak? Także taka ciekawostka. A skąd? Znaczy, tak, tak mi się wydaje przynajmniej. Czy ty przypadkiem nie jesteś ministrantem? No trochę tak. Znaczy no generalnie powinno się wiedzieć takie informacje. Znaczy no tak... Nawet nie jestem pewien, czy to jest prawda, ale tak mi się wydaje, bo... No w sumie to jest bardzo logiczne. Kosz w miejscu publicznym powinien być, a skoro go nie ma, to znaczy, że są jakieś prawdy. Czy generalnie pod moim kościołem, znaczy koło mojego kościoła, bo dzisiaj byłem, kto nie był, Skubany. To... Skubany. To jest kosz, więc no... Tak? Tak, jest. A, bo ty w Warszawie mieszkasz, więc prędzej czy później, jakby terrorysta chciał cię załatwić, to i tak by to zrobił, także... Wiesz co, kupiłem digla. Nie strzelisz mi, Hada. Dobra. I teraz ostatnia runda, więc generalnie... Gdyby było te Gravity 800, to by był odwrotny wynik. Wiesz, jakbyśmy grali na tych, odwrotnie proporcjonalnie. Aż samego, to ja nie wiem, czy byśmy coś grali. Albo byśmy włączyli taką grawitację, że jak podskoczymy, to już jesteśmy do końca życia w niebie. Jakbyś takie coś zrobił, to ja nie wiem, czy byśmy coś zagrali. Byś tyle ciął tego odcinka i to by było takie... Nie, to było, kto pierwszy kliknie spację, ten przegrywa. Challenge. Weź, gdzie ty jesteś? Bo ja się ciebie boję, ty jesteś jakiś taki... No popatrz na wynik, ty się nie boisz? Moi drodzy, w takim razie niestety robię 30 pompek, dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądanie. Tomek, ty się pożegnaj, bo ja już więc dziękuję wam też za oglądanie, możecie zostawić subskrypcję jak u Mateo i u mnie i zostawić, ile to było? 4500, nie, ile to było łapek? No powiedziałeś, sam teraz nie pamiętasz. 4569, a jeżeli źle powiedziałem, to więcej. Także słuchajcie, w każdym razie to na tyle, życzę wam standardowo miłego poranka, wieczory, nocy, dnia, dodatkowo życzę wam wesołych świąt, wszystkiego co najlepsze. Nawzajem. Widzimy się za chwilkę przy 30 pompeczkach, także siemka.